Hollywood od lat w swoich produkcjach stosuje technikę nazwaną programowaniem predykcyjnym i za chwilę zapoznamy się z tym terminem, bo jest on kluczowy dla zrozumienia tematu dzisiejszego materiału. To, co teraz widzicie na swoich ekranach, pojawia się w wielu produkcjach i to jest właśnie programowanie predykcyjne, które ma wpływ na nasze umysły. Tutaj nie ma przypadku, jest to zamierzone działanie, które ma na celu przygotować ludzkość na nadchodzące wydarzenia. Zatem zapoznajmy się z tym terminem. Programowanie predykcyjne. Teoretyczna metoda masowej kontroli umysłu. Sugeruje, że ludzie są uwarunkowani poprzez dzieła fikcyjne, aby zaakceptować zaplanowane przyszłe scenariusze. I tak jak w tym filmie, tak w wielu innych produkcjach pojawia się ta sama tematyka, a mianowicie asteroida, która pewnego dnia uderzy w Ziemię. I zobaczycie to w takich filmach jak Greenland, Dzień Zagłady, Armagedon, Asteroida, Strefa Śmierci i wielu innych. To wszystko, o czym mówię, ma swój początek w Biblii, a konkretnie w Księdze Daniela. Jest tam opisany sen, jaki miał król Babilonu, przedstawiający następujące po sobie królestwa, aż do końca czasu. Posłuchajcie proroctwa i zwróćcie uwagę, że mamy tu niewątpliwie związek z produkcjami z Hollywood. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to i został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Mamy tutaj kluczowy fragment mówiący, że zostanie odcięty kamień bez udziału rąk, co znaczy, że będzie to niezależne od człowieka. Ten kamień pewnego dnia uderzy i skruszy wszystkie królestwa i nic po nich nie zostanie. Więc widać tu związek z tym, co pokazują. Bracia i siostry, ale to dopiero początek, ponieważ mamy kolejne biblijne nawiązania, które także znajdziecie w Hollywood. Pokażę wam krótki fragment tego samego materiału. Do całości link znajdziecie w opisie. A zatem zobaczmy wspólnie krótki fragment, a po nim odniosę się do niego. I przekonacie się, że Hollywood czerpie inspirację także z Biblii. Autor filmu pokazuje nam, że pewnego dnia na Ziemi pojawią się dziwne istoty, które będą niszczyć ludzkość. Myślę, że taki scenariusz widzieliście już w wielu produkcjach. Przejdźmy zatem do Biblii, a konkretnie do objawienia Jana. I zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz do studni otchłani. I otworzyła studnię otchłani i wzbił się dym ze studni, jakby dym z wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc. Nie będę czytał całości. Potrzebujemy wstęp i kolejny fragment tego samego wersetu. Czytajmy dalej. Mają nad sobą króla,
Anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apolion. Tłumaczenie greckiej nazwy Apolion znaczy niszczyciel. W fragmencie z objawienia Jana czytamy, że z otchłani wyjdzie anioł zniszczenia, przygotowany na dzień i godzinę, a wraz z nim wyjdą inne istoty, które będą zadawać ból i cierpienie całej ludzkości. Biblia Abaddona nazywa królem, zatem ma pod sobą armię, której jedynym zadaniem jest niszczyć i zabijać. Wyobraźcie sobie, co tu będzie się działo, jaki będzie panował strach i przerażenie. Posłuchajcie, co mówi ciąg dalszy tego samego fragmentu z objawienia Jana. I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. To, co przyjdzie na ziemi, będzie tak straszne, że ludzie dojdą do wniosku, że tylko śmierć będzie dla nich ratunkiem, ucieczką, i będą chcieli umrzeć, ale śmierci już nie będzie. Bo gdy to wszystko przyjdzie na świat, przypomną sobie słowa zawarte w Biblii, a wtedy zrozumieją, że wszystko, o czym mówi Pismo, jest prawdą. Ludzie ze strachu będą gryźć języki, będą chcieli uciec, ale nie będzie dokąd, i będą szukać śmierci, ale śmierć od nich ucieknie. Jeśli nie zmienicie swojego życia, nie będziecie pokutować, wszystko to spadnie na waszą głowę. Jezus Chrystus jest waszą ucieczką, waszym schronieniem.